Witam serdecznie, strzelce. Dzisiaj rozłożę karty na miesiąc marzec 2017 dla strzelca. Niestety troszeczkę zeszło, więc przepraszam za opóźnienie, ale no nie mogłam. Starałam się, niestety nie wyszło. Bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie się często zdarzała. Układ, jaki rozłożę, to będzie krzyż celtycki, jak w poprzednich czytaniach. Karty mam już uprzednio potasowane, właśnie skończyłam, ponieważ one mi wypadają, są dosyć spore. Zajmuje mi to troszeczkę czasu, więc robię to wcześniej, żeby filmik był jak najkrótszy i żeby nie zabierać tutaj niepotrzebnie czasu. No dobrze, zaczynamy rozkład kart. Wasza karta, która Was reprezentuje w tym miesiącu. To, co Wam sprzyja, bądź Wam przeszkadza. Co macie w podstawie czytania, co w głowie. Co odchodzi do przeszłości, co będzie w najbliższej przyszłości, czynniki wewnętrzne, czynniki zewnętrzne, Wasze obawy bądź nadzieje i rady od tarota, bądź rezultaty. Karta na spodzie talii to jest trójka kielichów i trójka kielichów Wam mówi, że będzie okres świętowania w miesiącu marcu dla Was, strzelce. Jest to radość, zakończenie jakichś planów, świętowanie z najbliższymi przyjaciółmi. Karta też może zwiastować pojawienie się, może też zwiastować bądź zapowiadać takie pojawienie się osoby ukochanej. Niewykluczone to jest, że w tym gronie, gdzie będziecie się spotykać, spotkacie właśnie kogoś bardzo takiego zjawiskowego dla siebie. I to jest też karta, która będzie Wam mówiła przede wszystkim o tym, że będziecie dużo świętować, imprezować w tym miesiącu i zobaczymy, jak ta karta będzie się odnosiła do reszty czytania, bo tu głównie o to chodzi. Waszą główną kartą, która Was reprezentuje w tym miesiącu, jest to karta As Kielichów. I As Kielichów mówi Wam, mówi o tym, że może tutaj w tym miesiącu pojawić się okazja, właśnie, to już Wam mówi jedno z drugim, do poznania kogoś, do miłości. Jest to karta zwiastująca spotkanie takiej osoby, bądź też Wasze nastawienie. Wasze nastawienie w tym miesiącu, ktoś, kto jest oczywiście wolny bądź zajęty, to już jest jego wybór, taką kartę reprezentuje, więc jest to takie nastawienie też przez Was. Dla jednego to może być, że spotka kogoś, dla drugiego, że ktoś jest nastawiony na spotkanie takiego kogoś. Wiecie, dla każdego coś innego. Tak jak wiecie, czytania są dla wszystkich. Więc niech każdy pokojarzy sytuację wobec siebie. Może to też właśnie zwiastować jakby nowości na tle uczuciowym. Mogą to być informacje, na które na przykład czekacie, że ktoś się do Was odezwie, tak? Już poznany, załóżmy wcześniej, że z takimi nadziejami ktoś czeka, że się odnowi uczucie. To też może być. Więc taką kartę reprezentujecie. Brawo i super, strzelce, ponieważ Wasze nastawienie jest w miesiącu marcu
na uczucia i prawidłowo. Tak powinno być. Karta, która Wam sprzyja bądź przeszkadza, a tutaj ewidentnie jest to karta sprzyjająca, jest to Królowa Kielichów i to znowu kielichy. Patrzcie, jaką macie energię w miesiącu marcu, strzelce. To jest Wasza energia. Kielichy, kielichy, jeszcze raz kielichy, więc potwierdza to, te trzy karty potwierdzają to, kim jesteście w tym miesiącu i jakie macie nastawienie, jakie macie, co do siebie przyciągacie, czego oczekujecie. To wszystko jest właśnie związane z kielichami, czyli z uczuciami. Jesteście nastawieni ewidentnie na oczekiwanie i dawanie uczuć, co Wam będzie sprzyjało, aura Wam będzie sprzyjała w miesiącu marcu do tego, więc tu może Wam sprzyjać karta Królowej Kielichów, że spotkacie właśnie kogoś takiego, takiego właśnie idealnego do związku Waszego. Jest to osoba, Królowa Kielichów zwiastuje osobę z trygona wody, z trygonu wody. To może być rak, ryby bądź skorpion. Dla mężczyzn kobieta, dla kobiet mężczyzna z tego trygonu. Może to zwiastować Wam kogoś takiego. Jeśli nie, jeśli to nie zgrywa się z Wami, to na pewno będzie to ktoś, kto jest bardzo żądny uczuć, kto jest w stanie dać bardzo wiele w związku z uczuciami. Jest to osoba bardzo głęboko przeżywająca wszelkie jakieś uczucia, jakieś miłości. No co tu? No jest to osoba bardzo oddana w każdym razie. Taka o dobrym sercu, bardzo pomocna, w sensie takim łagodna, nie urażająca nikogo, nie krzywdząca, taka oddana osoba. I możecie kogoś takiego spotkać. Jest to też osoba mająca bardzo silnie rozwiniętą intuicję. Więc kogoś takiego możecie, to może sprzyjać Wam ta osoba właśnie w dążeniu do tego, czego oczekujecie w miesiącu marcu, Waszego nastawienia na znalezienie miłości i kogoś odpowiedniego do partnerstwa. Więc ta osoba, może spotkacie kogoś takiego, albo ta osoba spod takiego trygonu właśnie wodnego lub taka osoba może Wam pomóc znaleźć kogoś takiego. Wiecie, tu by można było naprawdę rozwijać ten temat w nieskończoność, ponieważ to jest dla każdego co innego. Natomiast ja tutaj nasuwam pewne jakby punkty zaczepienia, to co może Wam się przytrafić, bo każdemu co innego. Może gdzieś tam padnie akurat dla kogoś jakaś informacja. To o to chodzi właśnie. Dobrze, więc zobaczmy teraz, co macie w głowie czytania. W głowie czytania macie dziesiątkę mieczy. No więc ja nie powiem, że to jest rewelacyjna karta, bo nie jest. I dziesiątka mieczy mówi o takim bolesnym stanie. Być może, że o takim stanie osiągnięcia już samego dna cierpienia. Jest to taka karta, która po prostu mówi nam, że coś w życiu przytrafiło nam się złego i jesteśmy tym bardzo poranieni. To nie jest coś, co po prostu trafiło nam się fizycznie złego, tak, że ktoś nas dopadł i pociachał nożem, nożyczką. Nie, nic absolutnie z tych rzeczy. To jest coś, co mamy w głowie, co mamy wewnątrz siebie i to z nas wypływa, że my się czujemy po prostu tak, a nie inaczej. Tak naprawdę to może zachowujemy się nawet inaczej
w swoim życiu, tak, codziennym. Natomiast w głowie mamy to, w sercu mamy to i tak się czujemy obecnie sami. Więc jak najbardziej tutaj marzymy o czymś takim, co nam się przytrafi. Mamy na to nadzieję, to co wszystko tu wcześniej mówiłam. Ponieważ coś nas złego niestety spotkało i mamy nadzieję na takie lepsze życie i na spotkanie właśnie kogoś odpowiedniego dla nas. Jeśli to nie rezonuje z Wami, że coś takiego Was spotkało, bądź że macie coś takiego w głowie, to może tak być, że na przykład w miesiącu marcu nasze nastawienie jest tak mocno otwarte na kogoś, spotkać kogoś w życiu odpowiedniego, natomiast możemy się sparzyć, to też tak może być, jeśli to nie rezonuje. Ale niekoniecznie. Być może, że mamy w głowie też kogoś takiego bliskiego nam, kto doznał równie dobrze podobnych sytuacji, tak? Dobrze, zobaczmy, co mamy w podstawie czytania. No właśnie, to bardzo dobrze komponuje. Jest tutaj karta siódemka mieczy. I karta siódemki mieczy mówi nam o tym, że zostaliśmy podstępnie schwytani nawet w pułapkę jakąś. Może to być pułapka też właśnie odnośnie uczuć, że zostaliśmy jakby ugodzeni w serce, ugodzeni w nasze ego, ugodzeni po prostu w taki sposób, że zostaliśmy jak gdyby w sytuacji bez wyjścia. I być może, że to nam bardzo doskwiera i my tutaj leżymy, jeśli chodzi o naszą psychikę, to my tutaj leżymy. Niekoniecznie, jest to, nie, jeśli to nie rezonuje z Wami, to może coś takiego się przydarzyć w miesiącu marcu. Także uważajcie, strzelce, bo macie coś w podstawie czytania, co należy do karty świadomej, bądź świadomości Waszej, bądź nieświadomości Waszej. Więc może coś takiego nam się przytrafić, więc proszę tu uwagę zwrócić każdy w inny sposób, tak? Na swój sposób czytania odnośnie do każdego szczelca. Tak bym to powiedziała. Bo może właśnie tutaj jest coś, o czym Wy nie wiecie, a spotka coś Was takiego. To są intrygi, to są właśnie takie podejście skryte, skrywane podejście przez wrogów, więc złe nastawienie. Tu może coś mieć naprawdę związek z tym bardzo duży. Bardzo duży. Można to sobie interpretować bądź w przeszłości, bądź w teraźniejszości, bądź w przyszłość, tak? Czyli do miesiąca marca, w miesiącu marcu. Proszę to szczególnie wziąć pod uwagę. Taka manipulacja, taka pułapka, to też może być. Dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Szóstka monet. No więc szóstka monet mówi Wam o takim równomiernym i sprawiedliwym dawaniu i braniu. I to jest karta bardzo ładna, bardzo fajna, która symbolizuje nam przepływ i taką sytuację wzajemnej pomocy, jak gdyby, tak? Na zasadzie dawania od kogoś i brania, czerpania korzyści i w zamian udzielania pomocy komuś, prawda? Więc no, ta karta jako, że odchodzi do przeszłości, to powiem Wam, że być może, że to jest też związane z tym, że jesteście na tyle poranieni i macie już tak dosyć, że wydaje Wam się, że po prostu nie warto pomagać, prawda? Możecie mieć takie odniesienie do tego wszystkiego. I to już odchodzi jakby do przyszłości, że macie jakby swoją nauczkę, tak, w życiu i już nie chcecie, tak? To odchodzi takie spojrzenie pozytywne jak gdyby w tym kierunku. Odchodzi od Was, że macie taką złość w sobie i wydaje Wam się, że to nie ma sensu, prawda? No ale to na razie odchodzi tak jakby, macie tu uwagę skupioną na czymś innym.
Dobrze, co jest w waszej przyszłości? No właśnie, widzicie, i tutaj są karty bardzo ciężkie. To jest wasza najbliższa jakby przyszłość. Ósemka mieczy. To też jest karta, która mówi o tym, że wy sami jesteście jak gdyby takimi niewolnikami własnych myśli. Własnych doznań, własnych myśli, własnych przekonań. Że zamykacie się jakby sami w tym kręgu tych myśli i przeżywacie wszystko mocno, kotłują wam się te myśli. Nic nie widzicie, bo jesteście zajęci tak mocno tymi swoimi myślami, że nawet nie dociera do was z zewnątrz nic. Że nie chcecie, nie dociera do was, po prostu stanie przed wami dziecko czy ktoś, mówi coś do was, a do was to nie dociera. Tak jakby po prostu nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jakby nie docierało do was. Może po chwili, że to dzieciątko coś tam do was mówiło. No to jest taka karta właśnie takiego samoistnego zamknięcia się we własnych myślach. Więc to macie jakby w najbliższej przyszłości. Więc tak, jeśli tu się tak nastawiliście na to, że kogoś spotkacie i spotkacie kogoś, kto was porani, bądź w jakiś sposób chwyci was w pułapkę, że tak powiem, i czegoś takiego doznacie, to możecie wynikiem mieć tego właśnie to, że się zamkniecie w sobie. Proszę być czujnym i uważnym, strzelce, w tym miesiącu, ponieważ serce należy mieć otwarte zawsze. Pamiętajcie o tym, ale również i umysł. Miejcie baczną uwagę na takie sprawy, bo dla każdego coś innego, tak? Dla niejednego jest to przeszłość i on już jakby przerobił to i teraz ma skutki tego, a dla drugiego, że może coś takiego się wydarzyć. Dla każdego coś innego, więc zwróćcie na to uwagę. Co macie, jakie czynniki wewnętrzne? No właśnie. Czynnikami wewnętrznymi są kochankowie. Więc kochankowie na pozycji czynników wewnętrznych mówi wam o takiej dwuistości sytuacji. Co mam wybrać? Tą drogę bądź tą drogę? Co mam zrobić? Są to pytania takie, które was nurtują, które macie w sobie i to jest wewnątrz was i wy po prostu jesteście na takiej jaźni dróg. Karta kochankowie mówi też o takim wyborze, który no trzeba dokonać, tak? Natomiast no nie jest to wybór łatwy. Może to też świadczyć o takim sprzecznym pragnieniu do dążeń waszych, że jedno dążenie idzie w tym kierunku, drugie w tym kierunku i nie wiecie, w którym kierunku podążyć. To jest też właśnie takie niezadowolenie do końca, bo jest to sytuacja stawiająca was w takiej mocnej kropce, tak bym to powiedziała. Są to też takie przeciwieństwa osób dwóch różnych, więc możecie mieć do czynienia jakby też z takimi ludźmi bądź z takimi osobami i mieć na przykład taki dylemat co do jednej osoby bądź co do drugiej osoby. Jedna osoba jest inna, druga jest inna. Ta jest dobra na swój sposób, a ta jest jeszcze lepsza na inny sposób, prawda? Jest to wasz takie czynniki wewnętrzne, więc możecie mieć taki koncert wyborów, że tak się wyrażę, w miesiącu marcu. I nastawcie się jakby już teraz, wiedząc o tym, co będzie w marcu, jakby na jedną z tych rzeczy, bo będzie wam trudno dokonać tego wyboru. To będzie wewnątrz was się działo. Ta karta też może wam zwiastować równie dobrze człowieka też, którego poznacie i będziecie na przykład kochankami, prawda? I wy o tym nie wiecie.
To też może być ktoś taki, kto się pojawi w waszym życiu. Natomiast to będzie ktoś taki, że na zasadzie on wpada w wasze życie, zamieszania narobi, w głowie wam trochę pokieraszuje. Wpada i wypada z waszego życia. To też może być ktoś taki. Nie powiem, że nie. Też, jak najbardziej. Wasze czynniki wewnętrzne. Mag. Przepraszam, wewnętrzne już były. Zewnętrzne. To są zewnętrzne. No więc mag mówi wam o atrakcyjnym mężczyźnie na pewno. O takim przywódcu, przywódcy. Liderze, o takim człowieku, o osobowości bardzo zmysłowej. Może też ta karta nam zwiastować tutaj rozpoczęcie nowych działań, nowych jakichś przedsięwzięć, bądź nowych działań, bądź nowych myśli, nowych jakichś kreatywnych pomysłów. Bardzo kreatywnych, ponieważ mag jest osobą taką, która potrafi wymyśleć w minucie i stworzyć to, więc no może też oznaczać takich, wiecie Państwo, takich zdolności jakby i atutów takich niewiarygodnych wręcz, bym powiedziała. Może też zwiastować człowieka, który jest trochę oszustem, takim, który potrafi oszukać, i to ma tutaj też dużo związku z tym, że możecie być zapędzeni w taki kozi róg, jak gdyby. Ta karta też bardzo dobrze współgra z tym, więc to też jest w podstawie, czego nie wiecie. A karta maga jest czynnikiem zewnętrznym, więc uważajcie na kogoś takiego. Bądźcie bardzo czujni i pozwólcie, żeby te zdarzenia, które przyjdą do was w marcu, i ci ludzie, którzy do was przyjdą w marcu, pozwólcie na jakiś dłuższy kontakt z nimi. Nie decydujcie się od razu na cokolwiek już i teraz, tak, w tym miesiącu. Ponieważ wasze serce jest bardzo otwarte, wasz umysł i nadzieje i oczekiwania co do jakby nowej miłości jest tak mocne, więc bądźcie czujni i pozwólcie, że ludzie, których spotkacie w miesiącu marca, jakby troszeczkę dłużej u was zagoszczą niż tylko w miesiącu marcu, ponieważ jedni mogą okazać się takimi, którzy chcą wykorzystać was i poranić. Natomiast inni mogą być naprawdę ludźmi z prawdziwego zdarzenia, co mówi też Królowa Kielichów. Takimi właśnie, których szukacie. Idealnymi do partnerstwa. Bądźcie bardzo czujni i rozsądni. Ja to bym na waszym miejscu, ponieważ ja nie jestem szczelcem, to ja bym na waszym miejscu po prostu wszelkie znajomości, które się przydarzą, bo będą możliwości do poznawania nowych ludzi, ponieważ dużo imprez i tutaj zwiastuje wam karta ta i dużo nowości was spotka, więc przeciągajcie te znajomości troszeczkę na odległy czas. Nie idźcie od razu na wszystko, co wam proponują, bo to jest takie, boję się, że was spotka coś. Po prostu bądźcie czujni i przeciągajcie wszystkie znajomości jakby na następne miesiące, utrzymujcie te kontakty, myślcie w głowie swoje, natomiast trzymajcie się takiej zasady, nie za daleko posuwając się jak gdyby z tym wszystkim. Ponieważ żeby się nie okazało, że ktoś tutaj z tych nowych osób jest jakimś takim osobą, która chciałaby was skrzywdzić, albo osobą nieszczerą, bądź z takimi intencjami lekkimi, więc uważajcie na to. A jak przeciągniecie znajomości w jakiejś w odległości czasu, dłuższym niż miesiąc, to i tak wyjdzie, kto jest uczciwy i szczery, i ten, kto będzie kochał i będzie zapatrzony w was, zakochany, tak jak tutaj karty mówią, co zwiastują zresztą i obiecują, to poczeka, prawda?
to ten ktoś i tak nie zginie, tylko będzie w waszym życiu. Taka jest moja rada. Wasze obawy i nadzieje. Paśki lichów, no właśnie, to są wasze nadzieje. Bo trudno, żeby paźki kielichów nazwać raczej obawami. Jest to karta zwiastująca same nowości na temat uczuć. A więc nowe osoby jakby, nowe informacje dotyczące uczuć. Jeśli ktoś czeka na jakąś informację od kogoś, kogo kocha i długo nie miał jakiejś informacji bądź odezwy od tej osoby, jest to karta zwiastująca jakby odezwę tej ukochanej osoby. Ta osoba się odezwie, ta osoba z wami wznowi kontakt i odezwie się, bądź zwiastuje też poznanie nowych osób i to właśnie mogą być te osoby. Osób do partnerstwa, osób do miłości, zapraszających was do miłości wręcz. Ta karta tutaj to są wasze nadzieje, więc wy macie nadzieję, wy macie ten umysł i serce otwarte, tak jak mówiłam, na uczucia. To jest wasza karta, którą wy reprezentujecie i to bardzo pięknie współgra, że wy macie takie nadzieje, wy pokładacie w tym miesiącu nadzieję na poznanie kogoś tak fantastycznego w miłości. Tak to widzę. Więc bądźmy czujni w tym miesiącu. To też może być osoba młoda, jeszcze wrócę do tego, bardzo młoda, więc zważajmy uwagę na takie osoby. Może ta karta nam też zwiastować równie dobrze sam flirt i przygodę w miesiącu marcu, więc to wszystko może mieć połączenie z tym. Z tym wszystkim. Proszę uważać, ja już nie będę się powtarzać, bo i tak już długo przeciągamy ten filmik. Jakie są wasze rezultaty tego czytania? No właśnie, i tu jest księżyc, widzicie? I tu jest księżyc. Także ja tylko wam mówię, kochane szelce, żebyście nie padli jakąś ofiarą takiego nastawienia bardzo otwartego na miłość, żebyście nie padli ofiarą wykorzystania was, w sensie, że przyjdzie ktoś na chwilę, wpadnie i wypadnie, a wy zostaniecie ze smutkiem. Bo taki jest rezultat tego czytania, więc tutaj później to i to gnębi was, to wszystko odchodzi do przeszłości, coś, co już w ogóle też mieliście jakieś, może jeszcze może być różna interpretacja, bo może być tak, że wy już jesteście zawiedzeni wcześniej na takim poziomie, że ktoś was oszukał. Macie po prostu jakieś myśli, pułapkę myśli w sobie i to was dobija. Coś, co gdzieś tam jakieś były wkłady wasze, tak? I wkłady na tle emocjonalnym i wkłady na tle finansowym również mogły być. I zostaliście jakby w pułapkę wplątani taką bez wyjścia, tak? I teraz siedzicie i płaczecie i tutaj macie nadzieję cały czas na tą miłość, a tutaj wam nic nowego jakby nie przychodzi i tylko czekacie. To może być dla jednych. Dla drugich, że takie właśnie sytuacje złe przyjdą w tym miesiącu, więc proszę uważać, bo wasze serce i umysł jest otwarty na nowe uczucia. Tak bardzo tego pragniecie, że jakby jesteście wplątani w taką sytuację też złą, która przychodzi do was z zewnątrz. Jest tu człowiek, który jest troszeczkę jakby oszukańczy i tutaj jest karta, której nie widzicie też w podstawie, że kręci się koło was też ktoś, kto wam jakby chce was wykorzystać i wy na końcu wychodzicie z księżycem. Księżyc to jest karta smutku, złudnych nadziei. To są też iluzje, taki mętlik w głowie, takie oderwanie od rzeczywistości, niepokój, lęk, takie kłamstwo, tajemnica związana z tym wszystkim tutaj. No ukryte sprawy, tak? I wasze niespełnione marzenia przede wszystkim. Więc jeżeli taka karta się pojawia, to prawdopodobnie, że widzimy sytuację w złym świetle jakby.
No więc strzelce, bądźcie czujni w tym miesiącu i mimo waszych otwartych serc i takich szczególnie już natchnionych serc, wyczekujących, stęsknionych za tym wszystkim, za miłością, za uczuciami, to bądźcie czujni w tym miesiącu, przeciągajcie wszystkie nowe znajomości, które was spotkają, bo będziecie imprezować. Przeciągajcie je jakby na odległość, troszeczkę w czasie. Kto będzie szczery i kto będzie miał do was zamiary takie naprawdę autentyczne, to ten czas mu tutaj nie przeszkodzi w tym, żeby was dalej, głębiej poznawać, prawda? Natomiast jeśli się poddacie takim złudnym, obiecywanym jakimś tam takim różnym sytuacjom, także obiecankom, cacankom, że tak się wyrażę, to możecie skończyć tak. Poranieni, skrzywdzeni i jeszcze księżyc na koniec. Więc to jest no, takie czytanie trochę piękne, piękne, bo wy będziecie mieli dużo takich sytuacji. Natomiast uważajcie, bo możecie tak skończyć smutkiem. Nastawienie wasze jest bardzo otwarte na serce, na miłość, na wszystko to, co przychodzi. Więc rada taka jest, żebyście to przeciągali wszystko w dłuższy czas, a wtedy wyjdzie, kto jest uczciwy, a kto nie. I taka jest ode mnie rada nawet, bo tak coś czuję, że... A ci, którzy już to wszystko mieli, to są tutaj nadzieje na wszystko, natomiast karta jest jakby zwiastująca smutek i takie złudne nadzieje i dopiero chyba po przyszłym miesiącu, jeśli kogoś to już dopadło, to zło i już to przeżył, to dopiero w następnym miesiącu może być coś fajnego, bo wy się tutaj wykaraskacie z tego i dopiero w następnym czasie. To dla tych, którzy już to mają, a dla tych, którzy tego nie mają, to proszę uważać, taka jest rada. Dobrze. Się nagadałam, przepraszam, tak długo przeciągłam ten filmik, bo już dla każdego coś innego, ponieważ są tu karty już troszeczkę takie poważniejsze, więc staram się jak najbardziej wyjaśnić sytuację. Komentujcie proszę filmiki, jeśli rezonuje z wami bądź nie, czy się podoba, czy nie. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe kontakty z wami, bardzo się cieszę, uwielbiam z wami się kontaktować. Bardzo lubię to, co robię, kocham to po prostu i cieszy mnie kontakt z wami, z osobami tak wspaniałymi, takimi miłymi słowami, jakimi się spotykam. Po prostu jesteście kochani, naprawdę. I zapraszam was do komentowania, do subskrypcji, również do polubienia moich filmików i oczywiście na maila, jak wiecie. Zapraszam was wszystkich i serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę wam wszystkich.